Resort Rolnictwa przygotował projekt uchwały dotyczący zwolnienia z kar za przekroczenie limitów produkcyjnych mleka. Proszę powiedzieć, kto będzie mógł skorzystać z takiego zwolnienia? Czy będą to wszyscy producenci mleka, czy tylko ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej? Uchwała dotyczy możliwości umorzenia niezapłaconych 2 rat za nadprodukcję mleka w latach 2014-15. Jest to program pomocowy skierowany do tych, którzy w wyniku tych decyzji znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a w związku z tym, że jest kryzys na rynku mleka, to większość zdecydowana jest w tej trudnej sytuacji i program pomocowy, który przygotowaliśmy, przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem agencji do ministra, który wyda decyzję o ewentualnym umorzeniu. Program ten musi być notyfikowany przez Komisję Europejską jako dozwolona pomoc publiczna. Właśnie, już kiedyś ministerstwo składało taki wniosek do Brukseli o to, aby kary za przekroczenie limitów produkcyjnych mleka były zniesione, aby producenci mleka byli zwolnieni z tych kar. Wtedy Bruksela nie wyraziła na to zgody. Jaka jest szansa na to, że teraz Komisja Europejska da zielone światło? Rzeczywiście były podejmowane próby jeszcze przez poprzedniego ministra. Nie udało mu się zapisać w rozporządzeniu tej sprawy. Ja wystąpiłem jesienią, żeby zmienić rozporządzenie w zakresie możliwości umorzenia przez państwo narodowe tych kar. Teraz jaki może być powód, aby Komisja Europejska to znała? Powód jest taki, że jest kryzys na rynku mleka, wieprzowiny, że producenci rolni znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i jeśli Bruksela nie proponuje innych instrumentów, które tę sytuację poprawiają, to państwo narodowe, jakim jest Polska, powinna podejmować takie działania, aby tę sytuację poprawiać. A jedną z możliwości jest umorzenie tych zapłaconych już przez państwo narodowe kar, tych kilkuset milionów. Wspomniał pan, że pomoc będzie dotyczyła 2 kolejnych rat, 2. i 3 zwolnienia z tych rat. A co z tymi rolnikami, którzy wcześniej nie skorzystali z możliwości rozłożenia kary na raty i całość zapłacili już na jesieni ubiegłego roku? Czy oni będą mogli w jakikolwiek sposób ubiegać się o zwrot zapłaconych pieniędzy? Projekt uchwały tego nie przewiduje, ale być może w trakcie uzgodnień międzyresortowych czy z organizacjami reprezentującymi rolników ten problem będzie postawiony. Rozważymy. Na tym etapie nie analizowałem tego. Kiedy ewentualnie Komisja Europejska podejmie decyzję, czy takie rozmowy będą również prowadzone podczas spotkania z komisarzem unijnym Philem Hoganem, który za kilka dni przyjedzie tutaj do Warszawy? Przygotowujemy taki pakiet problemów, które chcemy przedstawić panu komisarzowi Hoganowi, zwrócić uwagę na te najgłówniejsze sprawy, które powinny być rozwiązane. Będziemy prosili o pozytywne stanowisko pana komisarza.